Trenerze, no to ostatnie emocje, już wylot i właściwie jutro konferencja. Czy jakoś specjalnie trzeba było przygotować psychicznie Andrzeja do takiego pojedynku? No takiej walki jeszcze nie miał. Taka publiczność, wroga jemu po raz pierwszy. Trzeba coś było mu powiedzieć jeszcze dodatkowo, tak zmotywować go tak psychicznie? No ten cały czas rozmawiamy o tym. Andrzej musi podejść do tej walki bez presji na ludzi. Wtedy to jest prawdziwy Andrzej Wawrzyk. Jak się zepnie, to jest 30-40% od jego prawdziwych umiejętności. Także cały czas rozmawiamy. Uważamy, że on i tak już wygrał, to teraz może być tylko lepiej. Musi dać siebie wszystko, żeby tą walkę wygrać, ale też podejść do tego, nie spinając. Nie ma nic do stracenia właściwie, jeżeli przegra, tak naprawdę ma 25 lat, przegrał z mistrzem świata, jeżeli przegra z mistrzem świata, gdzieś taka motywacja też się pojawia, no bo do stracenia jest niewiele, a zyskać można sporo. Jeżeli nawet stoczy dobrą walkę, to być może dostanie kolejne propozycje. No to jest na pewno zadanie dla Andrzeja Minio, no ale też ważny jest styl, nawet jakby tą walkę przegrał, ważny styl. Musi dać siebie wszystko, pokazać innym, pokazać światu, bo cały świat jednak będzie patrzył teraz na niego, że stać go na dobre walki, że on rośnie, że to jest perspektywiczny zawodnik i ważne, że świat zobaczył, że pojawił się nowy gracz na tym rynku. A w opinii trenera, on naprawdę jest na 100% gotowy do walki z Powietkinem? No tej... Takiej gwarancji, no chciałbym dać taką gwarancję. Ja myślę, że przygotowanie, wszystko poszło dobrze, sparingi były dobre, natomiast to jest ring. No. Ja nigdy nie kiedy Wodarczyk wychodzi z lepszymi wynikami, ja w taki sposób nie wypowiadam się, także tu tym bardziej ode mnie nie usłyszycie czegoś takiego. Jeszcze jakieś takie uwagi, nie wiem, po rosyjsku trener jako człowiek, żeby ktoś tam zdemotywować Powietkina, gdzieś mu w zwarciu powiedzieć parę słów po rosyjsku, nie było jakiejś małej lekcji rosyjskiego dla Andrzeja? Nie. Ja z innej szkoły jestem troszeczkę starszy, także nie. Jestem daleki od takich prowokacji.